Dzień dobry, pokaż. Powiedz. Dzień dobry Państwu, tu Kazimierz. Tu siebie pokaż też. Dzień dobry, i tu Biesia. I chciałam pokazać tutaj drogę. Dzisiaj jest 30 lipca 2015, czwartek. Jedziemy na wycieczkę do... Teluridę do... Grand Junction, jedziemy do Teluridę. Chciałam tu pokazać jak bezkresne przestrzenie. Nie, jakieś tam domy z amerykańskiej autostrady. Widoczne z amerykańskiej autostrady. Mamy 100 mil. A stan? Powiedziałeś jaki stan? A stan Colorado. Stan Colorado. I taki domeczek na środku, taki sawanna, to jest preria. No, jeden domeczek, jeden dom, jednego farmera należy tysiące akrów ziemi. Tylko nie wiem, co tutaj oni sieją. Widzę, że co bydło 10, a może bydło, tak, co 10 kilometrów jest jakiś dom, czyli to są jakieś wielkie pustkowia tutaj. I dlaczego my tam jedziemy, że tam jest najpiękniejszy widok na góry skaliste. Góry skaliste, które się ciągną przez całe Colorado. To tam, stamtąd jest to ośrodek narciarski, taki sam jak Aspen. Tu też mamy jakieś małe rancho. I tam dopiero następne małe rancho. Tam gdzieś z tyłu, także to są wielkie połacie pustkowia. I tam, na autostradę jedzie trochę samochodów. To nie jest tak, jak jechaliśmy z Utah w pewnym momencie do Huntsville, to tam jeden samochód jechał co 15 minut. A tutaj jednak jakiś samochód jechał. Farmer mieszka. Piętrowy dom postawił. To ciekawa sprawa, żeby tak mieszkać. Tak, na takim pustkowie. Flaga amerykańska ma tu wjazd do domów, nie wiem z której strony. Tam jakieś też. No i tu jedziemy tym. Tu już mamy jakieś zaczątki skał. Tu mamy też. Zobaczymy tam. Tak, tu. Tu też jakieś. Nie, tu camper, czyli tu ktoś sobie wjechał na wypoczynek. Sobie tutaj. Sobie wjechał, no i tu znowu mamy bezkrosne, już tak jedziemy kilkanaście mil takimi pustymi drogami. Zobaczymy, teraz podjeżdżamy pod górkę, czy z górki się pokaże jakiś inny krajobraz. Nie, tak samo pusto, tylko po prawej stronie już nam się pokazały jakieś góry, po lewej stronie też nam się pokazały. Coraz mniej samochodów, nie wiem dlaczego. Tu też jakieś pustkowie. Tu i mamy trochę z góry, trochę pod górę. Teraz musimy wysoko się piąć pod górę, ale limit pisze 65 mil. Mamy na utrzymywać. Zobaczymy teraz jeszcze, co za tą górką jest. Tak, tutaj się pokazało więcej samochodów. Tu mamy 68 na liczniku. Tak. Tu jakieś góry i tu. A ten płot, na co myślisz, jest? Nie wiem. To no pewnie wypasanie bydła i żeby bydło nie wychodziło na autostradę. Teraz zobaczymy, jaki mamy. Tu mamy do jakiś Canyon Rivers, pokazuje nam. Tu mamy też jakiś park po prawej. I to na razie tyle. Przejeżdżamy przez, będziemy przejeżdżać przez miejscowość Monroe. 2, 3, 4, 5 motorów. Tak. 5 motocyklistów. Tak, i teraz tam jakaś... daleko na horyzoncie gdzieś widać góry w odległości 100 albo 150 km. Tak. I chyba to tam jest ta nasza miejscowość Teluridy. Tak, i tutaj...
też mamy jakieś kotliny i patrzymy, czy mamy jakieś, ile mamy. Na pewno mamy gdzieś około 100 mil teraz. O, jaka tam dobra autostrada. Ale puściutko. Puste przestrzenie. Puste przestrzenie. Samochody jadą, ale puste przestrzenie poprawne. Nie zamieszkały. Nie zamieszkały, bezludne. Bezludne, tak. Bo tam nawet miał krzyż, bo ten motocyklista się zabiegł. A, może, no, nie zauważyłem. Bezludne przestrzenie. Bezludne, faktycznie. Także Ameryka jest tam, gdzie wielkie miasta, niekorzystane są, mocno zaludnione. A niektóre jak Colorado, tak. Utah, no w ogóle nie ma ludzi. Tak. Przejeżdżaliśmy przecież przez stan Nowy Jork, jak jedziemy do Kanady, to są, no, miasto się łączy, jedno miasto z drugim miastem, a tutaj nie ma nic. No, i tu się pchają narody z całego świata do Ameryki, to niech Ameryka da im tutaj te tereny. Tak. Niech sobie mieszkają i budują, i robią co chcą. Tak, tym Azjatom szczególnie, no, nie? Co się tak pchają, Meksykanom. Tak. Ale to nikt nie chce gdzieś mieszkać na pustkowiach, tylko wszyscy się pchają do miast. No dobrze, nie mamy już tutaj co filmować, bo widzę, że każda mila następna jest taka sama. Także na razie tyle. Pa, pa, bye, bye.